Zabrakło. Z tego co wiem, popełniłyśmy bardzo dużo błędów, bodajże 34. No to jest duża liczba i ciężko z taką liczbą błędów wygrywać mecze. No troszkę konsekwencji. To nam zawsze gdzieś od początku sezonu ucieka ta konsekwencja w pewnym momencie i później tracimy parę punktów i nie jesteśmy w stanie już odrobić. Każdy miał chęć i to nie możemy powiedzieć, że tak nie było i tak dalej, no tylko, że no, znowu czegoś zabrakło i znowu mamy tylko jeden punkt, a tak naprawdę w zasięgu były trzy. Będziemy się szarpać z każdym i będziemy się chciały zdobywać punkty, bo one są nam bardzo potrzebne i ja sobie nie wyobrażam, że będzie inaczej. Już poprawę od kilku meczów, ale miałyśmy trudny przeciwnik. Mieliśmy Police, mieliśmy Dąbrowę. Z Muszynie już też mogliśmy wywieźć punkty, ale przez własne błędy przegrałyśmy. Mamy tyle samo punktów, prawie cztery drużyny i akurat się tak złożyło, że końcówce też gramy między sobą, więc każdy się podzieli tymi punktami, więc będzie bardzo ciekawie. Każdy punkt i każdy mecz się liczy. Przegrywałyśmy już 2-1, myślałyśmy, że naprawdę przegramy to, ale odbiłyśmy od dna i wygrałyśmy za 2 punkty, jakby za 4. Taki ważny mecz to był. Wydaje mi się, że powinno się to skończyć w czwartym secie, 3-1. Siadłyśmy trochę w tym czwartym secie w przyjęciu i to był chyba klucz do zwycięstwa Bielska. Zagrywka i po prostu zapunktowały nas zagrywką i to im dało punkty. Przegrałyśmy, ale zdobyłyśmy punkt i będziemy walczyć dalej o punkty. Mamy jeszcze przed sobą Muszynę, Piłę, Ostrowiec i z każdym można jeszcze, nawet z Łodzią, możemy o punkty powalczyć.